Od początku II wojny światowej Niemcy starali się stworzyć pełnoprawne działo samobieżne zdolne do wsparcia piechoty. Powstało kilka konstrukcji, lecz żadna nie spełniała wymagań Niemców. Na początku 1942 firma Alcat otrzymała zamówienie na konstrukcję nowego działa szturmowego. Na przełomie października i listopada tego samego roku pokazano do Adolfa Hitlera plany koncepcyjne. Po jego aprobacie rozpoczęto produkcję. Nowy pojazd został osadzony na podwoziu czołgu PZKP V4. Otrzymał on nazwę Sturm Panzer IV. Do kwietnia 1943 powstało 40 sztuk, a do maja kolejne kilkanaście. Korzystano przy tym z kilku wersji podwozia, nieznacznie się od siebie różniących. Pojazd na oficjalnej prezentacji był chwalony, a produkcja seryjna była planowana na koniec maja. Ze względu na brak wystarczającej liczby podwozi zaczęła się ona jednak dopiero w listopadzie. Znowu powstało około 60 maszyn. Powodem przerwania produkcji było przeciążenie zawieszenia pojazdu. Aby temu zaradzić, wyposażono pojazd w lżejsze działo, a także odchudzoną nadbudówkę. Wyprodukowano 80 pojazdów, po czym znów wprowadzono zmiany, m.in. obniżając masę pancerza. W sumie powstało około 300 pojazdów. Pojazd wyposażony był w działo o kalibrze 150 mm. Do ochrony przed piechotą używano MP40, strzelając przez strzeliny z wnętrza pojazdu, a w końcowym okresie produkcji dodano jarzmo z karabinem maszynowym MG42. Pancerz wynosił 100 mm z przodu pojazdu, 40 po bokach kadłuba i 20 z tyłu. Napędzany był przez 300-konny silnik pozwalający na osiągnięcie 40 km na godzinę na drodze przy zasięgu 210 km i 130 w terenie. Ze względu na przeciążenie podwozia pojazd był dosyć paliwożerny. Masa wynosiła 28,2 tony. Pociski przeciwpancerne ważyły 25 kg, a burzące 38. Załogę stanowiło 5 osób. Jego długość wynosiła prawie 6 metrów, szerokość prawie 3, a wysokość ponad 2,5 metra. Aby wzmocnić odporność ścian bocznych na pociski przeciwpancerne, dodatkowo zostało umożliwione zamontowanie ekranów przeciwpancernych. Były używane głównie do wsparcia oddziałów piechoty, a później także do niszczenia fortyfikacji. Chrzest bojowy pojazdy przeszły w bitwie na Łuku Kurskim. Nazwa Brumbar, pod którą pojazd jest często znany, została najprawdopodobniej wymyślona przez aliantów, gdyż w dokumentach niemieckich nie ma nic na ten temat. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, to nie zapomnij go ocenić oraz udostępnić. Pomysły na kolejny możesz napisać w komentarzu.